Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Właściwie Kruka już z nami nie ma, czyli, ale to tylko takie, wiecie, na tutaj chciałem tylko, o, jakoś śmiesznie zaszło i się wyszło, no. Słuchajcie, byłem tam na dole od poprzedniego odcinka, a, byczku, nie, no nie możesz zapominać o tak ważnych sprawach, jak jest like, komentarz, subskrypcja, linki w opisie. No musisz tam wejść, kliknąć, zaobserwować, bo się omija ciekawy content. I tyle, no. Słuchajcie, byłem tam na dole, tam jest mega dużo kości trupów i tak dalej, plus no próbowałem tam dalej wejść, wszystkich rozdupcyłem, ale za cenę chyba 8 kurczę golemów, naprawdę. W sensie to była długa bitwa. Z godziny się chyba tam lałem na tym dole. I otworzyłem te drzwi i co? I nic, bo szukam kurde tej książki, którą mieliśmy tu niby dostać, nie? I szukam, szukam, szukam. No i gdzie niby jest ta książka, bo już nic nie rozumiem. Wiem, że możemy sobie porozmawiać z Ty, Talamonem, więc zamienimy kilka słów. znalazłem tajemne Może on nam przejście. powie. Jak? Gdzie? Zaregałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadomię Pyrokara. W tym czasie musisz sprawdzić, co kryją Było opatrzone już. piwnice. Byłem w krypcie. Byłem w krypcie. I co udało ci się odnaleźć? Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi. Zabiłem go. Dobra Jeden, tam było ze robota. Kiedy 20, już 20 tych, zwyciężymy jeszcze jakiś zło, mag, co mi zajmiemy nadupcał. się kryptą. Magicznymi tymi. No ja trochę nie rozumiem, gdzie znajduje się ta księga. Czy tutaj jest młot? Może on nam powie, ty Garwik, słuchaj, jest taka. Nie, no ty tylko o młocie chcesz opowiadać, młotku. Słuchajcie, nie wiem, ty. Ja myślałem, że on nam powie, dlatego tutaj zacząłem odcinek. Pomyślałem, że zacznę, on nam powie, że tutaj, że tego owego, że w tej krypcie będzie to. Tutaj widzę, kurde, nie ma, gdzie jest ta książka, ty. Dobra, widzowie, ja muszę sprawdzić, gdzie jest książka w takim razie. Dobra, widzowie, jak sobie wejdziemy tutaj, to piszę wyraźnie, patrz. Telamon trzymał księgę Sardasa na stole alchemicznym w piwnicy. Stołów alchemicznych akurat, no nie sprawdzałem. No to chyba to, co? Nie. Może to? Ty! A to... To nie w tym dworze miało się to zło znajdować, czy coś? Ale jaja. Poka. Sarak Bendardo. Księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. To kryłem wejście do biblioteki za zamaskowanymi drzwiami, aby uchronić moje zapiski ze świątyni Beliara. Gdyby dowiedzieli się o nich moi bracia, mogliby je pochopnie zniszczyć. Teraz zaś wiedza tylko ze świątyni te nie... Tylko, że świątynie te niegdyś istniały. Ten klucz otwiera ostatnie drzwi. A liścik? To? Nie? I list Serdasa, nie, weksel nie, list kończy, nie, rozkazy, nie, oto to. Lampa rzuca światło na podziemne korytarze. A to, że to, no to jest tego, nie, że lampa. Takie kody. Dobra, ty, to nie wiedziałem, że to fabularna misja jest, myślałem, że to takie o, ale proszę, no dobra, to przynajmniej teraz wiemy. Teraz jakieś dymesy będą. No ja tu wszystko, słuchajcie, przeszedłem. Zobaczcie, tu jacyś magowie leżą, wszystko, kurde, martwe. Trochę się tu zabijałem, zobaczcie, ile tu z tych potworów. Strasznie dużo. Była bitwa prowadzona. Te komnaty też, no umówmy się, nie są jakieś małe, tak? Nawet duże bym powiedział. O. I zbłądzić nie trudno. Niestety save'a mam zepsutego znowu. Nie wiem, kurde, jak te save'y naprawić. Nie wiem, od czego to zależy. Raz włączam i działa, raz nie. Nie wiem. Dobra, słyszę chyba gobliny, o ile mnie tutaj nie myli mój zmysł. O ile mnie zmysł nie myli, to był dźwięk goblina.
No, come on, come on. Dalej, bo widzą, co zabierasz, gościu. Otwieramy. Nie boję się. A, kurwa! Ty, dobra, żartowałem, w kurwę się boję. No jak trzy szkielety, co wy się... Bezi. Odwrót. Co ty chcesz się bić? Wariowałeś? Zamykaj te drzwi. Żartowałem, panowie. Ale słuchajcie, po co te nerwy? Klasyk, jak już coś spierdolisz. Ale panowie, po co te nerwy? Okej, okay, jestem w dupie. Gonią mnie nadal? Nie. Dobra. Dzięki. Dobra, taktyka musi być inna, słuchajcie. Ja sobie z jednym sobie poradzę. Z dwoma... No niestety nie. Wydaje mi się, że jak się nauczę lepiej władać mieczem jednoręcznym, to mógłbym takie kombosy sprzedawać prawy, lewy. Dzięki temu by to siadało 1000 razy lepiej niż ten. Więc może kiedyś się poszkolę, ile mam w ogóle broni jednoręcznej? 25, więc to jakby nie jest tak dużo, żeby się nauczyć. Mamy punkty w nauki, więc myślę, że będzie się uczone, bo ja mam straszne trudności na tych poziomach. Gigantyczne problemy Najmana są tutaj. Wydaje mi się, słuchajcie, że jedynym z rozsądnych rzeczy, ja miałem tutaj spela Armia Zła, nie? No miałem. Powiedz, że miałem. Na pewno miałem. Ale już nie mam. Kurde, nie mam... Kurczę, musiałem, słuchajcie, zepsuć. Miałem Armię Zła, ale coś poszło nie tak. Dobra, jeszcze raz save'a, jak sobie przygotowaliśmy to i zwiedzamy tutaj komnaty. No wiadomo, że jak po chwili ze 2-3 razy mi nie wyjdzie, no to wam zatrzymam nagrywanie i sobie przejdę poza odcinkiem. I wtedy otrzymam, jak już przejdę. Ale póki co, to trzymajmy ten rytm. I tylko kiedy step widzowie, I'm stuck, to wtedy musimy zatrzymać tutaj nagrywanie. Kurwa, co drugi raz się wystraszyłem tego gówna? Nie, przestań. Ej, on mi z automatu biegł. Do boju. Atakuj. A jak przez W2, to się będą bić wzajemnie? O, dziwo nie. Dziwne. Dobra. Tylko z moim gangiem. Coś tam. Dobra. My robimy tak zwaną ewakuację. Albo będziemy, wiecie, tak tu. Pyk. Dobra, jeden pad. Odciągnęliśmy naszych. Do boju, chłopacy. Do boju. Widzę demona. Demonem będzie bardzo ciężko. Biegnij, Bezi. Co ty, kurwa, tutaj robisz? Dobra, drugi pad. Ajajaj. Dawaj. Lecicie z frajerem, lecicie. Dobra, elegancko strzeliłem. Pyk. Kurde. Pyk. Twojego chyba strzelam. Szybko, pomocy mu. Dobra, zajebiście jest. Znaczy, no gorzej jest, że no demon tam czeka, a niczego tu nie znajdę. Umówmy się, z demonami nie ma żartów. To nie są najcięższe skurwdzie, czy wibątki. Czy byczki, jakie istnieją w tej grze, wydaje mi się. I się demon jest, no jest przetrudny jest. Mam jeden pomysł. To znaczy bierzemy tego demona, uciekamy i on przez drzwi nie przeleci. I my go strzelamy z łuku. I to jest taki jeden pomysł, który mi teraz wpadł do głowy, nie? Że tak może być. To przez ten łuk raczej tutaj przyleci, ale może przez tamte drzwi mu się nie uda. Pamiętam, jak się w szkole uczyliśmy o łukach, kurde. W średniowieczu, jakiś tam w baroku, inne łuki, chłopie, nic nie wiem, o co chodzi już. Wiąże demonów, mówisz. Interesujące.
Książę demonów. Umasz ty to? Ja mówiłem, że demon to jest najgorsze, co może mnie w tej grze spotkać. Proszę powiedz, że nie przelecisz. Proszę powiedz, że nie przelecisz. Powtarzam. Czemu mi fokusuje nie to, nie tego demona, którego chcę? Proszę. No sfokusuj mnie, żeż go, proszę cię. Bezi, błagam. Nie. Proszę. Fokus. No co ty fokusujesz, Bezi? O, dobra. 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 Ja widzicie, ile my mu damage zadajemy. Ja pier, super. Ja nie wiem, czy oni to specjalnie zrobili tak, żeby on tu nie mógł przelecieć. Ale ja, dobra widzowie, ja tu będę stał przez 10 minut i go bił, no ale cóż, taka tutaj rola youtubera jest. Dobra widzowie, demony zostały pokonane. Ja tu znowu wygrywam. I tak, co wam powiem. No umarły se, o tu mikstura jest, powiem wam tak, no puściłem chyba... No z 15 minut to co najmniej się tutaj biłem. Przez długą część czasu po prostu czekałem i je biłem i trzymałem myszkę, ale później mi się nie chciało i zablokowałem myszkę w komputer i się samo biło. Tak było, widzowie. Wszystko to... Tylko po miksturę i runę. I nie wiem jakbym... A, i zakurzoną księgę. I mapę morskich wyspach, coś tam. Kurde, to poczekajcie, mikstura, jaką wzięliśmy? Łzy i nosa. O. Okej. Okay. Jest też jeszcze mapa i księga. Dwór, wiadomość. Mapa do skarbu. Raczej to nie jest to. Zapomniana dolina budowniczych. Nie, jaskinie Korinth. Nie, 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 nie. Nie? Nie. To jest to. No proszę, mamy jakąś kurde wyspę. Okej. Okay. Ciekawe. I dostaliśmy jeszcze jakąś księgę, nie? Zakurzona księga. Jestem pewien, że ta budowla to dwór Irdorach. Znajduje się on na niewielkiej wyspie całkiem blisko przystani w Korinis. Nie ma wątpliwości, że Beliara interesuje ruda z kopalń. Im są potężniejsi, tym bardziej przydatni będą do niego jako ożywieńcy czy słudzy. Wykonanie tych upadłych paladynów to niełatwe zadanie. Jeden z nich wpadł w moje ręce. Mam tylko nadzieję, że pozostali nie dowiedzą się o tym. Upadły paladyn nie reaguje na żadne bodźce. Jego zbroje i inne przedmioty zachowałem w tylnej komorze. Wiem, że odważy tylko od zewnątrz, wewnątrz, więc stworzyłem na taką okazję specjalną runę teleportacji. Instrukcje są w Alamachu, aby mógł znaleźć, by mógł je znaleźć wybraniec. A, czyli tutaj. Dobra, kurde, bo tu się jakieś dymy dzieją. Almanach. Mam nadzieję, że bariera chroni rudę przed zakusami Beliara. Król swej niewinności wierzy, że stworzyliśmy ją, żeby nie dopuścić do ucieczek. Niechaj nadal tak sądzi, jeśli dzięki temu uda nam się osiągnąć nasze odległejsze cele. Możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do nadchodzącej walki. To na nią skieruje całą swój moc, gdy tylko bariera dookoła górniczej doliny zostanie ukończona. By móc się dostać do ukrytego miejsca, musi stworzyć specjalną runę teleportacyjną. Będzie do tego potrzebny pusty kamień runiczny i mała buteleczka wody święconej. Jestem pewien, że paladyni wykorzystywali łzy i nosa, no zapomniane i rytualne znane jako konsekracje miecza. Z pomocą znalezionej wcześniej małej buteleczki powinienem więc nadać konser dodatkową moc. Nie rozumiem. Klasyka. Dobra, coś tam, że tego, czyli, ale to my się mamy teleportować, czy... No to, bo ja mam dwie teorie teraz w głowie. Albo mamy się teleportować tą runą i znajdujemy jakieś rzeczy, albo tą runę robimy i robimy tą konsekrację tego miecza. Nie wiem, która jest opcji. A może to i to w sumie. I po prostu tam było jako taki dodatek, że łzy i nosa, żeby konsekrować miecz.
Dobra, no na pewno jakąś runę zebrałem. O, albo ja sam będę musiał to tworzyć. Bo chyba nie ma, nie? Strach. Święty płomień, teleportacja do zamku. Zamek klasztor nie. Majątek ziemski nie. Szkielet goblin nie. Święty płomień mamy. Czynsz Korinis nie. Górnicza dolina również nie. Miasto portowe nie. Teleportacja do tawerny nie. I do Xardasa również nie. Czyli my chyba tą konsekrację będziemy musieli wykonać na runie? Dobra, nic nie rozumiem, zaraz ogarniemy, no bo runy są osobno, a konsekracja nam jest. Coś tak, kurwa, coś takiego, nie? Dobra, idziemy teraz, wracamy normalnie, elegancko, mówimy, że tutaj takie dymosy były. Wszyscy nas, kurczę, noszą na rękach, mówią, jakimi to nie jesteśmy koksami największymi, że sobie sami poradziliśmy z taką ilością tych. Kości trupów? Szkieletów? Czym się różni kościotrup od szkieleta? Kościotrup. To nie żyje. Bo trup. A szkieletor? To jest ze szkieletu. Ale nikt nie powiedział, że szkieletor nie może żyć. Czyli kościotrup? To jest martwy szkieletor. A widzicie. Kurwa. Ale kurwa. Ty, aż mi mózg rozwaliło, jakie to było mądre. Jak ja czasem. Ja raz na jakiś czas coś walnę, tak. Tej kurwa dozie głupoty, którą wypowiadam dzień w dzień, nagrywając te odcinki, raz na jakiś czas trafi się, kurczę, mądra perełka. Nieskromnie przyznam, że to ta perełka owa była. Idziemy dalej. Dawaj, dawaj, bo ten zapis, kurde, można usnąć w takim czasie, wiesz, zodzi. Kurde, na YouTube musi być tak, szybko i zwięźle, no. Długie odcinki, w których nic się nie dzieje, odchodzą do lamusa. Talamon, słuchaj Ej, mnie. ty! Takie dymy były, że to. Aha. Dobra, brak dymu był, nic nie słyszałeś, słuchaj. Dobra, a tu co? Ja mogę coś tu zrobić w tym stole alchemicznym? Gorzałe mogę zrobić. Mikstury zręczności, no nadal mam za mało niestety składników. Okej. Nadal bym jąknął ten młot. Czy to jest ta rzecz, którą powinienem zrobić, ale z drugiej strony, jakbym jąknął młot, teraz by mnie tu nie było, więc chyba nie mogłem jąknąć młota, mi się wydaje, wiecie? Ja tam mówiłem, że potrzebny był mi ten młot, żeby tego, nie? Żeby tych strażników wcześniej rozwalić. Ale chyba nie mogłem jąknąć młota, bo by mnie teraz tu nie było. Słuchaj, słuchaj, mikstura ukończona Ej. została, czy nie? Chyba nie. Chyba musi być kimalski. Nie rozumiem, to jest takie głupie. Ja rozumiem, są dwa stoły alchemiczne tam, a ja mu muszę zapłacić i przyjąć składniki, żeby on mi zrobił miksturę, jakbym sam sobie nie mógł. Nie rozumiem, bez sensu to trochę. Nie no, nowicjusz, słuchaj, wypierdala suska. A tutaj szefa Paladyna. No te ewidentnie te dźwięki, które słyszę, mam tylko jedną słuchawkę, ale no słyszę. To są dźwięki, wydaje mi się, słuchajcie, kurczę tego. Orka albo coś takiego. Słuchaj, Neoraz. Hej. Masz miksturę? No. Zde. Co ty gadasz, ty? Chłop co 7 lat miksturę robi, no. Come on. Dobra, jeszcze raz się kimniemy, dobra? Do wieczoru, później do rana. I przyjdziemy jeszcze raz, bo ja chcę wiedzieć, co z tą miksturą smożą. Chyba, że naprawdę musimy poczekać, na przykład epizod albo coś. To my może najpierw tu pójdziemy. Parlan. Niech. Może nie, idziemy do Pyrokana, nie? Szefa wszystkich szefów, magów ognia. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Xardas powiedział mi, jak to zrobić. A, więc to tak. Bardzo ciekawe.
Mam tylko nadzieję, że wpływ Xardasa na ciebie nie okaże się zgubny w skutkach. Ostrzegam cię. Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła. Kiedyś możesz tego pożałować. Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Ten jakiś zaskoczony. Tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... To co? Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Jak wy dostaliście do ręki, ty? Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Dwóch niedźwiedzi? Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. A Inos to ten dobry, ale nie? Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. O nie, i co teraz? Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. No dobra, to co robimy? O, moja nie tu klikam. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. No to mamy. Wiem już, gdzie szukać dworu Ildorat. Tak, mapa. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Ildorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić. Dobra, to co ja mam, kurwa, z tymi łzami zrobić? Musisz ty poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Dobra, ty, to finał jest? Co ty gadasz? 50 odcinek jest chyba z tego z Gotika już. Co ty gadasz, że finał, się przyzwyczaiłem, że z 50 odcinek, to ja myślę, że już nie będzie końca, że jeszcze najbliższe 2 lata będę grał w tego Gothica 2. Obawiam się, że to nie ja pewnie bym mógł ostatecznie. Jest teraz członkiem naszego bractwa. Strasznie, strasznie, słuchajcie. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam strasznie owcy. Jorgen musi najpierw odpracować swój dług. Dobra, długo to może potrwać. Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej 3 miesięcy. Cena. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Czyli to nie koniec. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. W istocie rzeczy. Byłem tam. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów.
chcę. Nie, no proszę, nie. I zajął się tą sprawą. Nie będę znowu. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. Zabijanie demonów przez 25 minut, trzymając jeden przycisk, to jest katorga. Pyrokar, ty kurwo jebana, rozumiesz? Ja pierdola, tam te demony zajebane są, kumasz. Odejdź. No i walę ci starą w dupę. Pyrokar. Nie, no jak żeś tak przecież, no. Powinien być mądrzejszy. Który to ma ten dług, bo nie wytrzymie, no. Powrót do wieży. No pewnie, że dzieją się dziwne rzeczy. Jorgen pomoże mi w rozwiązaniu tej tajemnicy. A gdzie jest Jorgen? Miał jakiś opis? Jorgen. Mogę ci opowiedzieć. Jorgen! O, to ty Jorgen, ty ale jaja. Nigdy mi nie przyszło do głowy. Mógłbym cię zatrudnić jako kapitana na moim statku. Ej, chyba mnie nie nabierasz, co? Jeśli mówisz serio, możesz na mnie liczyć. A jest tylko jeden mały problem. Miałem takiego kolesia, co miał nowicjuszą połowę spisania. Lodówkę na kłódkę zamkniętą. Z tego powodu zezłościli. Obawiam się, że mogą nie chcieć mnie stąd wypuścić. Najpierw muszę odpracować swój dług u Pyrokara. Przykro mi. Dokładnie to samo powiedziałem. Solidny. Ja pierdolę, ale ty miałeś mi pomóc. Najpierw muszę odpracować. No dobra, no wiemy, no ale. Nie wiem, jakbym siana nie mógł dać. W wieżach Serdesa dzieją się dziwne rzeczy. No ale jak mi Jorgen pomoże w rozwiązaniu tej tajemnicy? Potrzebuję okrętu. Dobra, to teraz mamy dwie opcje, słuchajcie. Opcja numer... Ty, poczekajcie. Nawet, bo tu się dzieje dużo rzeczy. Ja jestem podekscytowany i zapominam. Tak. Tu możemy iść. Kurczę, ale zimno jest, ty. Za zimno, za ciepło, klasyka. Tytuł runiczny. Mogę coś zrobić? Twórz runę teleportacyjną. Tajemnica biblioteki. Stworzyłem runę. No i to jest najważniejsza rzecz, którą chciałem teraz zrobić. Karas. Pokaż mi towary, może ci coś tutaj przybyło. Mamy demona, mamy tutaj armię ciemności. Ja bym chętnie takie smakołyki tutaj powykupywał. Chyba złote puchary mogę sprzedać gdzieś indziej za lepszą cenę. Odnośnie skór wydaje mi się, że nie mogę sprzedać za lepszą cenę. Widzicie? Więc tutaj sobie opierdolimy. Serce kamiennego golema, nie wiem czy... Ale też chyba to się pewnie nie przyda. Płyty pełzaczy mam strasznie dużo ich, ale nie wiem czy się przydadzą. Dobra, to już nie kupuję, bo to są już lesy te golemy głównie. Chociaż, kurde, no ja bym najchętniej to wszystko kupił, tak szczerze mówiąc, ale już, dobra. Dobra, runa została stworzona, teraz jeszcze chodzi o konsekrację, tak? Nie musisz mi tego mówić. Jeśli jesteś zdecydowany, udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę. Powinieneś, jeśli Inos udzieli... Nigdy nie zmieni. Poczekaj, jaką ofiarę? Nie musisz o to pytać. Jaką ofiarę? Biorąc pod uwagę, jak ogromny dar dostajesz w momencie wyświęcenia, suma 5000 złotych monet nie wydaje się zbyt wygórowaną ceną. Oczywiście możesz dać więcej. Ale mogę też więcej. Dobra. Gdzie mogę zdobyć magiczne ostrze? Blood Trail. Spróbuj u kowala. Dopóki paladyni przebywają na wyspach... Ale... To, czy ja mogę tylko i wyłącznie konsekrować miecz paladyna? Nie jestem w stanie konsekrować miecza nie paladyna. Aha. Dobra, ja bym się ogólnie... A nie, bo tutaj już się modliłem i dałem tutaj chyba stówkę. Aha, czyli to chodzi o to, że miecz paladyna w takim... To jest takie... Okej. Okay. Czyli mam miecz paladyna, bojuję sobie mieczem paladyna, konsekruję go dopiero w tym momencie i dzięki temu on ma kurwa giga depsy, nie? Znaczy ogólnie damage, tak? No nie wiemy czy depsy. To była jego decyzja. Dobra, jest tu jakaś teleportacja. My sobie tutaj walniemy. Czy save był przed? Kurde, nie wiem, ale walimy tepsa. Ale jaja. Dobra. A tu gobliny jakieś, ty. Ale śmiesznie to wygląda. Przypomina mi się ten dodatek. Tego, słuchajcie, z Hearthstone'a. To był taki jeden z pierwszych dodatków, które w ogóle grałem i jeden z fajniejszych dodatków.
Ale później już sobie odpuściłem gierkę w Hearthstone'a. Teraz sobie raz na jakiś tam... Codziennie sobie może z jedną, dwie gry. Tak, żeby misję tylko codziennie porobić. Czyli tam... No nie wiem, tam... Dwie gry se walne dziennie, czy coś. A w gry w Hearthstone'a trwają zazwyczaj tam 5 minut, plus jak ktoś się może często podna, więc... Dobra. Dostaliśmy pancerz Paladyna. To jest to pewnie upgrade. 150, 150, 150. No jest to, wydaje mi się, jest to siekiera, co? Jest, no to jest zbroja, to jest chyba najlepsza zbroja w gierce, mi się wydaje. Zajebiście. O. Okej. Okay. Aha, bo, o to ciekawe, ty. No dobra. Ciekawe, ile w ogóle takich miejsc w Gothicu faktycznie ominąłem, nie? Gdzie było jakieś przejście na bok. Jakieś z tego. Jakiejś ukrytej przestrzeni. Pewnie sporo. Natomiast, no nic. Teraz idziemy się udać, słuchajcie, do miasta portowego. Do Xardasa? Kurka. Dobra, no niech będzie, że do Xardasa, tylko save'a walny. A te save'y niestety się tutaj długo zapisują. Dawaj, dawaj, mistrzu. Halo, zajebiś. Dobra, do Xardasa. No wydaje mi się, że... Dobra. Ty, niewidzialni jesteśmy. Niedobrze. Bo żeby to naprawić, to potrzebuję... zapisać grę. Albo wczytać. Więc wolę wczytać, bo szybciej. Dobra, i teraz czureczka i do Xardasa. Ała! To, że ja tak się potrafię kurczę skulić. Tym sam pod sobie pod wrażeniem. Dobra. Gdzie wy byliście, kurwa? Tu byliście. Dobra, słuchaj. Zobaczcie, ile ten demon zadaje demagę, rozumiesz? Na 3 hity mnie ma. Ta, pomóż Jester, pomóż. Musimy rozwiązać tutaj nierozwiązywalne ze spraw. Ciekawe, ile ja mu zadaję. Aha, no to śmiechawa trochę, nie? Dobra, zajebi. Aleś, jesteś takim szefem, Lester. Jest jedna bestia mniej, to prawda. Ty nie chcesz mi pomóc i powiedz ze mną? O. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? No? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam. Wszystkie odpowiedzi na moje pytanie poznasz idąc ze mną. Więc chodź, spotkamy się w zatoce. Nie! Zejdę tam, gdy tylko będę. Jakiej zatoce? Śpiesz się. Nie no, nie. Jednak zabrakło dla ciebie miejsca na... No nie no, to... A! Nie! Nie! Lester! Nie rób mi tak! Nie no, Lester! Lester! Nie! Dobra, nie poradzę sobie z solo. Nie ma takiej możliwości nawet. Ewakuacja. Idziemy do zamku. Nie do zamku. Do portu idziemy. Zobaczymy, jakie tam dymy się dzieją. Pewnie duże dymy, co? Są dymy robione? Poka. A my tym wypierdkiem tu będziemy śmigać, czy normalnie flotą lecimy? Chyba flotą, co? Garvel, słuchaj. Nie mówię ci, co się... Możesz się rozejrzeć. Aha. Robotnik. Ty mówiłeś, że ktoś ci tu przyszedł, nie? Kto? Ty? A ty, Monty. To nie może być tak dalej. Z powrotem do pracy? A jak myślisz? A słuchaj, chłopie. Kiedy mnie nie było, te łachudry nie położyły jednej de... Dobrze. Że o tym nie wiesz. Okej. Brahim. Masz jakąś mapę? Dobre mapy. Jakbyś ty kurwa jeszcze mapy miał. Lester. Nie, czy jak już się mylą te postacie. Lares? Lares. Lares.
sama widziałam. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. No, no nie wiem. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? No, albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Naprawdę to interesujące. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi... Właśnie a nie, ty, no nie umiesz mnie przecież nauczyć. Co ty pieprzysz, że mnie nauczysz tego, że lepiej się włada, że będę machać mieczem lepiej. No co ty gadasz, ty nie umiesz, ty umiesz tylko kurczę w zręczność. Znaczy tylko, no fajnie zręczność tego owego, ale miecza nic, kurczę, chyba jest miecz najlepszy. Ja naprawdę chciałem... Nie mogę cię już... Aha, no właśnie, ty jesteś takim pierdołą, że ty nie umiesz bardziej. Ty już... A patrzcie co mam w ogóle, bo ja wam tego nie pokazywałem, pa. Zajebiste. Kurwa. Ty, jak taki... Nawet nie wiem jak to. Kurwa nurkowali, ty. Ale zobaczcie jak zajebiście szybko biegamy dzięki temu, nie? Martin. Ode mnie tego nie dostał. A to ja nie wiem w sumie, czy ja z nimi mam coś do pogadania, ty. Tak, tak, śmiało. Ale on ma fajne rzeczy. Co masz? Przyjrzyj się. On ma zajebiste rzeczy, miał przynajmniej. Ale ma niszczenie zło, szkodzenie zło, to są pojebane spele. Pojebane są te spele. A dobra, w ogóle tutaj u tego handlarza, w sumie i tak bym tu przyszedł, nie? Mniej więcej. Bo tutaj u tego chłopa, on chyba skupuje różne ukradzione rzeczy, coś tego owego, nie? Fajnie podrzuciła tym. Za to wszystko jabłkiem. 100 sztuk. Za co? Trzymam się od tego z daleka. Sprzedano. Ubiliśmy. Co musi wygrać sprawiedliwość? Szukam załogi. A jak zamierzasz stąd wypłynąć? Nie mówię przecież niczego nowego. Zamierzam przejąć statek. Nikt nie chce wiedzieć. Jasne, mówisz poważnie? Jeśli złapią cię paladyni, nie będą się z tobą cackać. Bardzo proszę, w końcu to nie ja stracę życie. Ale nie chcesz być w mojej załodze? Możesz mi pomóc? Nie jestem chyba odpowiednią osobą. Idź pogadać z Jackiem. Powinien być gdzieś w porcie. On będzie wiedział. Jack w porcie? Długa i kamienista. Chcesz się ze mną? Nie, chyba nie. Mam tu dużo roboty i mówiąc szczerze, nie marzy mi się spotkanie galery pełnej orków. Orkowie mają tego? Ci powodzenia. Statki? Nie można na to liczyć. Dziętki. Powodzenia również. Życzę. Dobra, to czyli my ze składu szukamy, ta ekipa. Ej, przejmujemy statki, tak? O, już słyszę, jak tu mi coś mruka po prawo. Po lewo nie słyszę, bo nie mam lewej słuchawki. Eda to jest ta. Zupy gotuje. Gotuj mi zupę. Baby. O. Baby, pójdę po kapustę, kierując się gustem. Tu? Ty masz jakieś imię? Czy jesteś obywatelka? My chyba zwykłych obywatelek nie możemy jakby zaciągać, nie? Chyba nie. Ty? Karl? Nie chcę być silniejszy, chcę, żeby twoja siła była na moim kurwa statku. Ty nie, robotnik, może ty? Ja nie wiem, kto w sumie pójdzie, czy kto nie pójdzie. Nie wiem, po co są te wiadra wody, bo ostatecznie nawet pokaż jak, mi swoje jak robisz tego, jak robisz miecze, to słuchajcie, okazuje się, że nawet nie robisz tak, że je zamaszasz na końcu do wody, więc nie wiem, po co jest to wiadro z wody. Chyba, że po prostu, nie wiem, runiczne miecze wtedy musisz zamoszyć w wodzie. Bo takie zwykłe to nie musisz. Idziemy do Lorda Hagena. Nie, do... Tak, do Lorda Hagena. To jest fajne pójście na skróty ogólnie. Zapominam o tym. Zapomniałem. Tutaj ktoś, ty wątpię, Torben. Wytrychy mam. Ty, Pablo. Nie, chociaż nie. Pasuj odpowiedź sam sobie. Ty. A miecz z magicznej ruty, to nie chcę.
Twój miecz wymaga 60 siły. Nigdy nie pójdę w zręczność w tej grze. Ty, ostatecznie my musimy zostać paladynem? W ogóle? Hej! Wydaje mi się, że... znowu ty? O, znowu ja. Przyniosł... Świetnie! Poka towary. Ale jesteś biedakiem. Ty, goblinie jagody, masz dwa? I ja ich nie mam? Ale bo strzały królewskiego potrzeba. Ty, masz trzy strzały królewskie? Czemu ja tak krzyczę dzisiaj? Dobra, ty, wyskakuj z goblinich jagód. I szczawia, strzawiu. Ty, zajebiście, dobra. Tylko trzeba mu tu postrzedawać jakieś gówno, typu bagienne ziele albo coś. Bo może te amulety... Co ja mam za amulet na sobie? Oko i nosa pewnie. A i tak wolę to, niż jej to życie, więc to... Won, won, ognik. Zręczność może zostawię. Pierścień strzałowski, dziwne zmienię. Pierścień rękowy przywódców, a to ciekawe. Pierścień kamiennej skóry. A, useless. A, to mój pierścień. Pas zręczności może zostawię jeszcze. Dobra. Został ostatni szczawik. Tak, jeśli to sprzedamy, to premię siły to daje, to nie, to wiemy 500 golda jeszcze. Zepa. Czy jasno znajdę tutaj 500 golda? Serce demona. Znajdę chyba, widzę. Jeszcze mogę z miecze wykuć jakieś. Ale chciałem jeszcze nie kończyć odcinka. Dobra, ten pierś pierdolę z tym pierwszym. Ten tytoń grzybowy też. I to w sumie sprzedam. Dobra, zajebiście. Dawaj ten szczawik. Szach królewski. Dobra. Znaczy, ale poczekaj, Konstantino. A co ty mi jeszcze możesz nauczyć z receptur? Okej. Okay. Nie, ty mnie mogłeś zręczności nauczyć? W sumie nie wiem. Warto jest zrobić zręczności eliksir, ale najlepiej jest zrobić to na samym początku. To znowu? Hej. Kurde. Wiecie, jak jest chyba warto? Wyciągasz miecza. A nie, on widzę, on nawet kurwa nie zwraca na to uwagi, no dobra. Saturas i górne miasta lecimy. A swą miłością darzył jednak. Znaczy Waltras, kurde. Nie, prostań, przestań. Że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Tak wielki był? Ja pierdolubar. Stała się ona jego sługą. O, znowu złoty talerz zrzuciłem. Kurwa, jak ja to robię, ty? Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Jak wyłączyć? Zatem nie traćmy czasu. Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale... Dobra, chcesz ruszyć ze mną. No... Jestem zaszczycony twoją propozycją. A myślałem, że rozczarowany już trochę. Spotkamy się na przystani. Śpieszcie. Tata. Słuchajcie, nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie, niech... I teraz... Dobra, a żartowałem jednak zostać i chłop. Wróciłem. Ja wiem, że tu zostaniesz. Nie no. Uzdrowienie może też nie. Ja, wyłącz mnie to i pozbieraj mnie to, co wyrzuciłeś, ty. Skrzyneczkę wyrzuciłem. Nie no, ja powariowałem na łeb. Kawalorn. O, a czemu mnie nauczyć? Winności? Zręczności? Bro, o! Ała. Kurde, to jest takie ciężkie. Broń jednoręczna versus łuk. Broń jednoręczna jest totalnie broken. Ale totalnie broken będę zaraz ja, jak będę miał 110 zręczności. Więc szczerze zostawiam i zostawiam to wszystko na łuk. I lecę w łuk, nie? Tak chyba zrobimy, po prostu idziemy w łuk. Idziemy jeszcze górne miasto fastem. Przyszło mi to do głowy. Może jeszcze odwiedzimy tu jakiś bobów, tych co tu sprzedają. Ty no Diego, ty to musisz być na imprezie z nami. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. Boli coś w ręce. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj. Mam kurde odciski od tego. Patrzcie, nie wiem, czy będzie widać. O, widać! Otwieraniu zamku. Kurde, mam odciski od sztangi. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. Nie wiem, czy mi się przyda na moim statku złodziej. To rzeczywiście
Może dam ci znać, gdy nadejdzie. Tak zrób. Ale to idziemy dalej. Chodź. Gdzie się podziała twoja pewność siebie, przyjacielu? Dobra. Chwila. Tylko daj mi tak, nauczysz mnie? Wiedział o tym wcześniej. Aha. A gdzie ty w ogóle idziesz, ty? Bo ja tak wszystkich wysyłam. A gdzie ich wysyłam? Regis. Ty masz zawsze najlepsze... O. Musiałeś. No nie mów, że Regisa bierzemy. Wyszłaby ze mną na morze. W tej kwestii nie mogę ci pomóc. Jeśli w mieście... Sorry, że ja skipuję, ale wiecie, czas goni troszeczkę, bo 45 minut już odcinka jest. A jeszcze chcieliśmy się tutaj, porobić jeszcze rzeczy. Cóż, wszystko po staremu. Dobra, jeśli orki za... A przecież jeszcze ten może iść. Mister Mateo, a nie, Mateo nie ma... Dobrze, że uzupełniasz zapasy. Kto wie, czy miasto utrzyma się jeszcze tydzień. Oj, sorry, że skipłem widzowie. Proszę, żeby zatrzymać, ale nie sądziłem, że on coś powie. Lutnia, ty! Chyba pierwszy raz lutnię widzę, a kupy. Miecz, no to samo gówno. Ty ile ja mam w ogóle strzał, bo powiem wam szczerze, że chyba... No, z 500 wyjebałem strzał na te demony. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Można to było. No to dziwnie brzmi, jakbyś wysyłał komuś, chciał wysłać kogoś, zapytać o nudesy, ale nie wiem. W ostatniej chwili się rozmyślać i mówić. Pokaż mi swoje. Nie mów, że o tym nie wiesz. Towary. Nie skitu. Kurwek, to są dobre łuki, ty. Ja już chcę mieć 160 wymaganej zręczności. Dobra, idziemy full zręczność. No jak 160? Dobra. Ciekawe, że takie są te łuki. Okej, okay, dobra, to warto wiedzieć, że u Bospera można się uzupełnić, chociaż nie jestem pewien, czy orkowie zaraz tu nie wejdą i nie postanawiam, kurczę, zrobić tutaj tak zwanej rewolucji. To było oczywiste. Tutaj jest ekipa zbierana, a my idziemy tutaj niestety po... Znaczy niestety, w sensie no musimy poinformować Hagena, że tutaj sprawy mają się inaczej i bie... O, cześć. Trzymam się od tego. Słuchaj. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Potrzebuję okrętu. Potrzebuję okrętu. Nie ty jeden, żołnierzu. Nie, ja nie bardziej. Nie masz nawet kapitana, nie wspominając no, już o załodze. No mam już, mam. A co z tym statkiem na przystani? Ten okręt należy do mnie. To na nim przewieziemy. Słuchaj, agent. Mogę ci go użyczyć dopiero, gdy wywiążemy się z zadania. Nie można na to liczyć. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham. Mam dla ciebie jeszcze jeden pierścień. Dobra robota. W końcu to była tak trzymać. W okolicy może się kręcić jeszcze kilku. Nie można na to liczyć. Proszę, weź to złoto i kup za nie lepsze wyposażenie. Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem, ruszam! No ale ty tak mówisz ciągle, to na co ty czekasz w sensie? Naprawdę czekasz na wyposażenie i żywność? Bo coś mi się nie wydaje, Hagen. Coś ty kręcisz, wiesz co chodzi? Kręcisz tutaj wała nas. Idę jeszcze tu se pogadać z tymi, tu jest ten chłop, on mnie chyba nauczy, co? Ty umiesz zręczność czy nie? Ty w siłę umiesz, że ty jesteś klasyczny, kurde, przygłupem. Tylko bić silna, ja byś kali. Ty, Albert? O, czy jestem godny? Nawet dobre pytanie. Jaką drogę uzdra... Walki. Wybieram drogę. Święty pocisk. No to... A jest worth? Za 5. Możemy kupić. Ja oni mają gdzieś tu stół alchemiczny. Na fasie muszę wymyślić, że stół alchemiczny po prawo i dobra, pójdziemy w prawo. Tam zrobimy tego, miksturę, będzie git, dobra. I zakończymy odcinek. Kurde, jak to trzeba jednak myśleć na odcinku. Jakie rzeczy porobić strasznie. Widzicie, jest taki zapis, niby coś tam pieprzę, niby jakieś głupoty teraz gadam. Wy się wsłuchujecie w te głupoty, co ja gadam. A jak w międzyczasie myślę o tych rzeczach, jak to na przykład zakończyć odcinek, gdzie pójść zaraz. Jak strasznie dużo rzeczy trzeba robić. Trzeba sobie to ogarnąć. Wiadomo, że po czasie to jest jakby, wiecie. Masz to kurczę już w genach, nie? Poka tą runę, co to jest? Ja to mogę używać? Ty, no mogę. Ale coś damage'u, poka. Aha. Myślicie, że Worf?
Myślicie, że Worf czy nie? Ja mam... Obrażenia 100. Kurde. Ja myślę, że Giga nie Worf. Ale nie wiem. Może być fajne, takie wyciągasz. Kurde, nie wiem. No dobra, zostawię. Albo nie, czytujemy, bo ja muszę mieć zręczność dużą. Widzieliście, że można mieć nawet do 130 zręczności. Ja bym wolał zręczność iść na maksa. Dobra, mamy 50 minut, widzowie. Idziemy jeszcze w prawo. Ja sobie tutaj walnę miksturę. A to chodźcie ze mną, dobra. Idziemy tutaj jeszcze w prawo. Pewnie tutaj strasznie dużo domów, które nie odkryłem. Strasznie dużo pitosu, które nie zdążyłem ukraść. Jak tu już byłem kraść. Ty masz coś nowego, ty? Nie, ciebie nie chcę pytać, ty. Masz coś nowego? Ty nie masz nic. Ty też miałeś szaf królewski. A jagody, gobliny nie masz. Będzie jeszcze gorzej. Bloki dwuręczne. To chyba nie potrzebujemy jednak. O! Armia ciemności to jest coś, co chcę mieć. Poczekaj. Dawaj mnie to. Ja to miałem też wcześniej, ale nie wiem, jakoś tego nie użyłem, a to znikło. Teraz mam dwie. Kurde, nie wiem, co tu się dzieje. Patrzcie, bo ja nie wiem, czy ja wam w ogóle kiedykolwiek w tych odcinkach pokazywałem, słuchajcie. Jak tu na przykład było tego, to pa, tu był przycisk, klikłem i się taka skrzynia otwarła, nie mogę jej otworzyć. Ale za to, a ty masz coś jeszcze na sprzedaż? Kurde, jakie dymy tu. Deszcz ognia, no to jest siekiera, no nie, no muszę to mieć, widzowie. Ale dobra, to ja sobie poza odcinkiem to kupię. Jeszcze chciałem na odcinku stworzyć trzy mikstury. Patrzcie, jedna zręczności. A zaraz, nie wiem, czy je wypić, bo się boję, bo zaraz się okaże, że żeby nauczyć się 5 zręczności więcej, to muszę wydać 20 punktów doświadczenia. Dobra, 3, chyba 4 nie mam, nie? Bo nie mam goblin. Jagód, goblinik, tam coś takiego. Dobra, mamy 3 potki, łyk, mach, za zdrowie, na zdrowie, C. 99 zręczności, widzowie. Ale jak walniemy sobie pas, jak walniemy sobie zamiast tego pasu ten pas, a zamiast tego to okazuje się, że możemy wziąć łuk bukowy za 110. I to jest miodzio i będziemy normalnie kosić frajerów, słuchajcie, w następnym odcinku. A w tym odcinku wam już dziękuję. Zostaw lajka, komentarz, suba, dzwonek. Wpadnij w linki w opisie. Instagram, Twitch, Twitter. Mój drugi kanał vlogowy, zobacz sobie Rewinda, a ja wam życzę, słuchajcie, miłego dnia oraz miłej nocy i pokażę wam tylko jeszcze, chcę zobaczyć, jak muci łuk. Odłóż broń! Oka? Czekaj tylko, ty draniu! Nie wierzę w to. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. No nie jest siekiera? Ty, ja myślę, klucza, nawet przy sobie nie ma klucza. No widzowie, no jest petarda, umówmy się, jest totalna siekiera. Czekajcie, jestem na strażniku, bo nie wytrzymie, no. Przetestujemy na, albo na paladynie testujemy, zobaczymy. No 110 to już jest tak, kurde, z miazga, nie? Dobra, trzeba, albo temu, ci pierdolę. Odłóż broń! Wambo. Ujujuj. Ty, jakie jaja. Normalnie mogę wszystkich tu zatłuc i wyjebane, nie? Z kitu. Tego. Siema, wypierkwaczaj. Ty, a jak zabiję Lutero i go przeszukam. A nie, to nie odzyskam wszystkich rzeczy. A szkoda, to było nawet zabawne. Kusza Lutero. Nie, Drogomira, ty kusza. Ja nie wiem, czy on ją kupi, czy to jakiś tego jest, jakiś question. Nic, widzowie, widzimy się jutro, miłego dnia, ale z miłej nocy, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć. Kurde, nie widać bliska.